Witajcie, dzisiaj fajna gitarka Epiphone Sheraton. Epiphone Sheraton to już kolejny z Epiphone'ów, który mam przyjemność testować. Sam kiedyś posiadałem gitarę Epiphone Sheraton w takim pięknym, czarnym kolorze i przyznam, że był to naprawdę zawodowy instrument, dlatego teraz z przyjemnością testuję kolejny, tym razem w takim pięknym, podpalanym wykończeniu. Bardzo lubię nazwę Epiphone'ów, Casino Sheraton, to super się wymawia, więc samo obcowanie z nazwą już jest wielką frajdą. A tymczasem przyjrzę się gitarze. Sheraton to nic innego jak bardzo zbliżona kopia Gibsona ES-335. Jest w zasadzie identycznej budowy, wagi i układem przetworników, natomiast bardzo charakterystyczna jest taka duża główka Epiphona z inkrustracją taką elegancką. To super wygląda, super się prezentuje. Ta gitara w tym kolorze od razu prosi o granie muzyki około jazzowej, bluesowej, ale na pewno też inne dźwięki dadzą się na niej świetnie zagrać. Oczywiście klasyczny układ dwóch humbuckerów, jest to produkcja dalekowschodnia. Spróbuję chwilę pograć, zobaczymy jak spisze się ten instrument i czy rzeczywiście potwierdzi moją wysoką ocenę gitar hollow body Epiphona. Co mi się w tej gitarze podoba? Bardzo ładny, złoty osprzęt, ogólne wykonanie bez jakichkolwiek zarzutów. Gitara prezentuje się znakomicie, jest fajnie wyważona. Stosunkowo duży, gruby gryf, ale mnie to jeszcze nie przeszkadza. Gitara bardzo ładnie stroi w pozycjach, ma dobrą intonację. Powiedziałbym, że jest dosyć ten ton taki wysoki, co dobrze, bo sprawdzi się pewnie na lekkich crunchowych przesterach. Naprawdę zawodowy instrument, polecam.